ojców tego sukcesu, tworzenia tej obwodnicy jest rzeczywiście wielu, ale ja chciałem przypomnieć, że ta obwodnica, rozpoczęcie jej miało funkcjonować w 2013 roku. Rzeczywiście były mówione, że koło połowy czerwca ta obwodnica zacznie już być uruchamiana, że będzie budowana. Jak przyszliśmy do Zarządu Województwa Podkarpackiego, to się okazało, że te pieniądze, które były gdzieś tam przewidziane, one poszły na północ tego województwa. I od początku moim założeniem było, i nie tylko moim, ale całego zarządu, na czele z marszałkiem Ortylem, żeby ta inwestycja rzeczywiście została jak najszybciej uruchomiona. I ojców tego sukcesu jest wielu, ale ten zarząd podjął decyzję, wziął kredyt i rozpoczyna tą inwestycję. Żaden inny, czyli obiecaliśmy, a ja to przypilnowywałem, my we współpracy z marszałkiem Ortylem i z Romaniukiem, żeby ta rzeczywiście obwodnica powstała. Ona jest ważna dla Brzozowa. Ja pracowałem tu 10 lat, wiem jak ciężko, szczególnie w poniedziałek, ale w okresie wakacyjnym, jak ciężko się było wydostać z tego Brzozowa. Ona poprawi tutaj funkcjonowanie też Brzozowa, aczkolwiek można by było mieć wątpliwości, czy jej przebieg jest taki, no jak super odpowiedni, ale nie ma co tego rozpatrywać. I tutaj się bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że to zostaje finalizowane. I tak jak powiedziałem, dużo rzeczy się finalizuje w tym powiecie brzozowskim. To nie jest tak, że, bo niektórzy, jak chociażby radny Sobiera, pisze do ludzi listy, mówiąc, że to dzięki niemu powstał most w Gdyni w listopadzie zeszłego roku, że to on nie poprzestał na tym, tylko dalej wymusił na obecnym zarządzie, żeby zbudować kolejny, modernizować most na rzece Świnka. Szanowni Państwo, no nikt nas do tego nie przymuszał. Ja od początku, współpracując z wójtem, jednoznacznie powiedziałem, że będę dopinał, aby rzeczywiście te mosty powstały i to jest tylko finalizacja tego. Tak samo ten most, który będzie w Bziance. Mało kto wie, że również wiemy, że jest problem z tą drogą Grabownica Starzeńska, Dynów, że no nie ma szans na realizację tej inwestycji, ale w ostatnim okresie czasu, 2 tygodnie temu, to ten zarząd podjął decyzję, aby przeznaczyć 800 tysięcy złotych, aby najgorszy odcinek tam w gminie Nożdżec, 1,5 kilometra, aby rzeczywiście pokryć tą nawierzchnią, żeby ułatwiło przemieszczanie się również w tamtym terenie. Ja czytałem dzisiaj ulotkę pana radnego, no jestem zbulwersowany taką nieprawdą, że to dzięki niemu funkcjonuje ten szpital brzozowski w takim wydaniu, że to dzięki niemu 6,5 miliona złotych, że w zeszłym roku, w 2013 chciał 3 miliona, my daliśmy tylko 1,5 miliona złotych. Jest to nieprawda, dlatego że to pan Dariusz nie podjął decyzji, nie przyznał pieniędzy w 2012 roku na mój wniosek osobisty 3 miliony, nie zostało to przyznane. Również na początku roku 2013 taki wniosek mój był dawany o 3 miliony złotych. Na początku roku nie został przyznany. Natomiast jeżeli my przyznawaliśmy te środki dopiero we wrześniu, to wtedy wszyscy w opozycji będąc mówili, a dlaczego tylko 3 miliony? A gdzie oni byli, jak nie podjęli takiej decyzji w miesiącu, styczniu, na początku tego budżetu? Ja zrobię wszystko, aby również ten szpital brzozowski się rzeczywiście rozwijał. Są przeznaczone na liście projektów kluczowych dla tego województwa jest onkologia i między innymi są to duże pieniądze i wierzę, że w regionalnym programie operacyjnym, a może wcześniej jeszcze w kontrakcie terytorialnym, bo tu nie było mówione, że marszałek i my również walczymy o kontrakt terytorialny z rządem polskim, o wielkie pieniądze, żeby trafiły na to województwo, bo jeżeli trafią z kontraktu, to wtedy będzie więcej tych pieniędzy w regionalnym programie operacyjnym i ten tutaj szpital onkologiczny no nie może spać spokojnie, bo to cały czas jest walka o te pieniądze, ale zrobię wszystko, żeby nie musiał prosić o milion, o 2 miliony, bo on dostanie tyle pieniędzy, że będzie się mógł rozwijać tak, jak się powinien rozwijać. I ja na początku przyszłego roku, czy w przyszłym roku, to co zakładaliśmy, że powstaje tutaj onkologia przeszczepowa, że ona zostanie sfinalizowana i rzeczywiście będzie mógł rozpocząć tutaj działalność i ci ludzie, którzy najbardziej tego potrzebują, nie będą musieli jeździć po całej Polsce. A myślimy szeroko, nie tylko o onkologii tutaj brzozowskiej, ale przecież to, co też wiele razy było obiecywane, onkohematologia dziecięca, ona też się finalizuje w szpitalu im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. I szereg rzeczy, to co powiedziałem, zarząd w ramach zrównoważonego rozwoju tego województwa chce jak najwięcej pieniędzy tutaj przeznaczać. Ja już nie mówię o tych chodnikach, Państwo jedziecie w kierunku chociażby Jasionów, Trześniów, Buków. Przecież w zeszłym roku te chodniki były budowane, one są
przy współdziałaniu, przy współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski i to też zasługa jest obecnego zarządu i to jest też również osobiście moja zasługa, bo ja tego pilnuję. I w zeszłym roku, w tym roku, tych rzeczy takich drobnych to nie ma co tutaj mówić, ale proszę troszeczkę na to, co niektórzy się wypowiadają w ostatnim okresie czasu, co piszą na ulotkach. Proszę mieszkańców Brzozowa i okolic tutaj, żeby mieli trochę krytyczne spojrzenie na to, co się piszą, bo teraz też będą przyjeżdżali, będą obiecywali, a potem będą odjeżdżali, a za 4 lata się znowu pojawią i będą sobie przypisywać, że to jest ich osobisty sukces. Życzę wszystkim mieszkańcom powiatu brzozowskiego, ziemi brzozowskiej, życzę dużo, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.